Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym trafił do Senatu i do prezydenta. Co zakłada ten projekt? O tym będziemy dzisiaj mówić. Jest to kolejny odcinek z tego cyklu, dlatego że te zmiany są bardzo duże, zwłaszcza dla osób, które chcą na swoich działkach budować za swoje pieniądze swoje domy. Nazywam się Daniel Piesto, kanał to Państwo Piesto, subskrybujcie go, jeżeli tego nie robiliście do tej pory i zapraszam na szkolenie z inwestowania właśnie w działki. W inwestowania w grunty, który odbędzie się we wrześniu, link w opisie. A teraz do rzeczy, więc zmiany są bardzo duże. Po pierwsze, w tym momencie mamy studium zagospodarowania przestrzennego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W skrócie to drugie to jest MPZP i MPZP jest obowiązującym prawem. Jeżeli, chcemy, jeżeli mamy na danym terenie MPZP, to na jego podstawie budujemy nieruchomość. Jeżeli go nie ma, występujemy o warunki zabudowy, a następnie o Pozwolenie na budowę później. Więc warunki zabudowy są na podstawie decyzji urzędu. I teraz urząd może wcześniej przygotować studium zagospodarowania przestrzennego, ale studium nie jest prawem i to się właśnie zmienia. To jest jedna z głównych zmian, dlatego że to studium zamienia się w plan ogólny i w tym to będzie plan ogólny dla całej gminy. Więc cała gmina będzie musiała wyprodukować te, taki dokument, i na tej podstawie będą wydawane warunki zabudowy. Te w, wcześniej, prawdopodobnie wejdzie ta e, ustawa w tym roku. E, ten, jeżeli to tak się stanie, to znaczy, że wcześniejsze warunki zabudowy będą nadal obowiązywać, ale e, już później trzeba będzie występować na podstawie e, planu ogólnego, jeżeli taki będzie. Jeżeli go nie będzie, to słuchajcie, tutaj jest też bardzo duża zmiana. E, jeżeli go nie będzie, to normalnie występujemy o warunki zabudowy jak dotychczas, ale tylko do końca 2025 roku. Od 1 stycznia tylko i wyłącznie możemy uzyskiwać warunki zabudowy, jeżeli plan ogólny jest. To znaczy, że faktycznie gminy, jeżeli nie wprowadzą planu ogólnego do 1 stycznia 2026, to od tego 1 stycznia nie będzie można występować o warunki zabudowy. Więc domyślam się, że to jest forma przymuszenia gmin do wprowadzenia tych planów ogólnych. I to jest bardzo duża zmiana. Do tego warunki zabudowy będą obowiązywać 5 lat. A aktualnie jest tak, że obowiązują bezterminowo, chyba że w tych właśnie warunkach jest napisane, że obowiązują na przykład 5-10 lat. Także jeżeli nie jest napisane, to bezterminowo. Teraz będą wszystkie na 5 lat. Sam projekt ustawy liczy sobie 120 stron. Jest pisany dosyć trudnym językiem, bo jest bardzo dużo odnośników do innych ustaw, więc łatwiej zrozumieć mitologię śródziemia niż projekt tej ustawy. Jest tam dużo zapisów, nie ma nic o ręcie planistycznej, o opłacie planistycznej. Tutaj chyba nic się nie zmienia w tej kwestii. Także e, ja nie wiem na pewno wszystkiego. Napiszcie komentarz, jeżeli coś pominąłem. I to jest projekt, pamiętajcie, trafił do Senatu, tam mogą być poprawki, które będą uwzględnione, e, więc. E, Trzeba by to śledzić dalej, ja to będę robił i będę Was dalej informował, więc subskrybujcie ten kanał. Dzięki za oglądanie, cześć!